W 1094 roku armie tureckie zaczęły atakować Europejczyków w Anatolii, bezczeszcząc przy okazji miejsca święte. Zachęcone przez papieża, a także mające nadzieję na rabunek i przygodę, wielkie armie Europejczyków ściągają do Konstantynopola. W 1174 roku umiera sułtan Nuradin, a kontrolę nad jego arabskim imperium przejmuje Saladyn. Zanim zajmie się on odbijaniem miast w regionie, musi uspokoić sytuację w ojczyźnie. Upadek Jerozolimy jest szokiem dla chrześcijańskiej Europy. Mówi się, że papież Urban III umarł z żalu po usłyszeniu tej wiadomości. Jego następca Grzegorz VIII żąda, by królowie chrześcijańscy odłożyli na bok swoje żale i zjednoczyli siły w Nowej Krucjacie. Ta kampania skupiająca się na potyczkach dzieje się zaraz po III Krucjacie, ale jej zamiarem nie jest wierne oddanie historycznych wydarzeń. Przedstawia ona klimat czasów, gdy terytoria były zajmowane przez oportunistycznie nastawionych lordów z zachodu, chcących zwiększyć swoje dochody. Będzie także szansa spotkać kilku starych znajomych. Witaj wśród piasków pustyni, panie. Samouczek nauczy cię, jak wznieść zamek i sprawnie nim zarządzać. Na początku musisz znaleźć odpowiednie miejsce pod budowę. Aby przesuwać okno gry, przesuń kursor do krawędzi ekranu. Po rozpoczęciu krucjaty musisz znaleźć odpowiednie miejsce pod budowę swojego zamku. Kliknij lewym przyciskiem myszy na budynku dwór saski, a następnie wskaż pusty, płaski fragment terenu. Przesuwaj kursor nad ekranem gry, aż pojawi się Twój dwór. Kiedy uznasz, że znalazłeś dobre miejsce, Kliknij lewym przyciskiem myszy, aby zbudować swoją siedzibę. Drewno, z którym rozpoczynałeś grę, zostało automatycznie umieszczone w twoich składach. Możesz teraz wykorzystywać je do budowy. W pobliżu dworu, oprócz składów, powinieneś zauważyć ognisko. Przesuń na dnie kursor. Wyświetlona obwódka to wskaźnik przyrostu populacji twojego zamku. Im bardziej będziesz popularny, tym szybciej będzie wzrastać liczebność twojego ludu. Z każdym pełnym obrotem wskaźnika przybywa chłop który w pobliżu ogniska będzie oczekiwał na pracę. Gdy staniesz się niepopularny, wskaźnik zmieni kolor na czerwony. Od tej chwili będzie on wskazywał tempo, w jakim opuszczają Cię poddani. W lewym górnym narożniku ekranu możesz zauważyć, że wśród Twoich początkowych zasobów znajduje się dużo żywności, lecz aby ją wykorzystać, musisz zbudować spichlerz. Kliknij lewym przyciskiem myszy na budynku spichlerza, a następnie przesuń kursor w pobliże dworu. Gdy pojawi się spichlerz, kliknij lewym przyciskiem, aby go zbudować. Żywność, z jaką zaczynałeś grę, zostanie przeniesiona do spichlerza. Teraz twoi poddani mają obfite zapasy żywności. Prawym przyciskiem myszy opuść tryb budowy. Następnie kliknij lewym przyciskiem na wzniesionym właśnie spichlerzu, aby wywołać jego panel. Korzystanie z panelu spichlerza. Panel ten pozwala Ci śledzić szczegóły dotyczące żywności i regulować wydawanie racji żywnościowych. Z prawej strony panelu znajduje się pięć talerzy z różnymi porcjami żywności. Symbolizują one różne ustawienia racji, od braku racji do podwójnych racji. Na razie aktywne jest ustawienie domyślne, pełne racje. Kliknij lewym przyciskiem myszy na najbardziej zapełnionym talerzu, aby wydawać podwójne racje. Dzięki hojnym racjom żywnościowym twoja popularność szybko rośnie, a jej symbol zmienił się w uśmiechniętą twarz. Wadą tego rozwiązania jest dwukrotnie wyższe tempo konsumpcji. Tempo konsumpcji możesz śledzić, obserwując zmiany paska stanu spichlerza lub po prostu jednostki żywności znikające ze spichlerza. Kliknij prawym przyciskiem myszy, aby opuścić spichlerz, a następnie kliknij lewym przyciskiem myszy na dworze saskim, co pozwoli Ci wywołać panel dworu. Panel ten umożliwia podgląd ustawień podatków i zmianę bieżących stawek. Swoje podatki możesz ustanawiać dowolnie, od hojnego datku do okrutnego podatku. Obecne ustawienia to brak podatku, tak więc nie tracisz, ale i nie zyskujesz ani grosza. Kliknij lewym przyciskiem myszy na prawej strzałce i ustaw podatki jako okrutne. Dzięki temu każdego miesiąca do Twojego skarbca spłynie odrobina złota, ale Twoja popularność sporo na tym ucierpi. Skryba pokazuje Twoją popularność, bogactwo i populację. Jego wyraz twarzy odzwierciedla Twoją popularność. Księgi, które trzyma Skryba, dostarczą Ci kluczowych informacji o Twoim zamku. Duże cyfry u góry pokazują Twoją popularność. Kliknij lewym przyciskiem myszy na Księdze Raportów. Pojawił się panel raportów. Kliknij lewym przyciskiem myszy na przycisku Popularność. W tym miejscu możesz zaobserwować wpływ Twoich działań na popularność zamku w nadchodzącym miesiącu. Zmiana polityki podatkowej i racjonowanie żywności to dwie podstawowe metody manipulacji popularnością. Przy popularności powyżej 50 ludzie przybywają do zamku. Gdy spadnie ona poniżej 50, zaczynają go opuszczać. Ustawienia podatków i racjonowanie żywności zostaną zmienione do poziomu domyślnego. Kliknij prawym przyciskiem, aby opuścić raport. Wiesz już, jak wznosić budynki, zarządzać podatkami, żywnością i dbać o popularność. Przyjrzyjmy się teraz, jak możesz rozbudować swoją osadę. W lewej dolnej części ekranu znajduje się sześć tarcz. Są to przyciski kategorii, które zmieniają typy budowli, Wyświetlane na pasku wyboru budowli powyżej. Przesuń lewym przyciskiem myszy nad tarczami. Tarcze podświetlają się, a nad paskiem wyboru budowli pojawia się opis podświetlonego przycisku. Lewym przyciskiem myszy kliknij na kategorii budynków przemysłowych młotek. Kliknij na hacie drwala, na pasku wyboru budowli i zbuduj cztery takie chaty w pobliżu drzew. Klikając prawym przyciskiem myszy opuść tryb budowania. Zwróć uwagę, że czterech chłopów w pobliżu ogniska zmieniło się w drwali i rozpoczęło ścinanie drzew. W niedługim czasie drewno zacznie spływać do Twoich składów. Musisz teraz zadbać o zapasy żywności. Ponownie kliknij lewym przyciskiem myszy na spichlerzu. Dostępna żywność jest pokazywana w jednostkach i miesiącach, na jakie wystarczą zapasy. Kliknij prawym przyciskiem myszy, aby opuścić spichlerz. Kliknij lewym przyciskiem myszy na kategorii obiektów rolniczych Jabłko. Zbuduj cztery chaty myśliwskie. Pozostali chłopi zostaną myśliwymi. Gdy myśliwi sprawią upolowaną zwierzynę, umieszczą mięso w spichlerzu. Staraj się, aby dostawy żywności co najmniej pokrywały popyt na nią. Liczby w dolnej części raportów Skryby pokazują bieżącą populację i dostępne miejsce w domostwach. W tej chwili widzisz 8 z 8, co oznacza, że powierzchnia mieszkalna Dworu Saskiego jest zapełniona. Kliknij na Kategorii Budynków Mieszkalnych, Dom i wybuduj dom. Twoje możliwości kwaterunkowe wzrosną, a populacja pójdzie ich śladem. Każdy dom zapewnia miejsce dla ośmiu mieszkańców. Twoja osada się rozrasta, lecz oznacza to również więcej brzuchów do wyżywienia. Teraz zapoznasz się z kilkoma dodatkowymi elementami interfejsu sterowania, które okażą się bardzo przydatne podczas gry. Aby obrócić mapę, przesuń kursor myszy na środek ekranu, a następnie kliknij i przytrzymaj prawy przycisk myszy. Na ekranie pojawią się ikony interfejsu kamery. Przesuń kursor myszy na ikonę obrotu. Aby przybliżyć widok, ponownie kliknij prawym przyciskiem myszy, przesuń kursor w prawo nad ikonę przybliżenia i zwolnij przycisk. Aby oddalić widok, powtórz całą procedurę. Aby przejść do trybu pełnoekranowego, kliknij i przytrzymaj prawy przycisk myszy, a następnie przesuń kursor nad ikonę trybu pełnoekranowego i zwolnij przycisk myszy. Aby powrócić do normalnego trybu Powtórz całą procedurę. Tryb pełnoekranowy możesz również aktywować klawiszem spacji. Kliknij i przytrzymaj prawy przycisk myszy, aby przywołać interfejs kamery. Tym razem przesuń kursor myszy w dół na ikonę spłaszczenia. W ten sposób wysokie obiekty, takie jak wzgórza czy mury, zostaną spłaszczone i będziesz mógł obserwować, co się dzieje za nimi. Zwolnij przycisk, aby krajobraz powrócił do normalnego wyglądu. Gratulacje! Ukończyłeś samouczek. Jesteś gotów, aby rozpocząć pierwszą misję kampanii Krzyżowca. Czy chcesz kontynuować grę na tej mapie? Kliknij na ikonie odprawy, aby zapoznać się z celami misji. Czy chcesz wyjść z samouczka? Ta opcja w tym momencie jest niedostępna. W tej fazie samouczka nie można wykonać wskazanej czynności. Dobrze. 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 Wspaniale. Dobra robota. OK. Dalej. Kontynuacja. Następny temat.